And you, what would be your story of humankind? Hej, witajcie w Humankind. Po takim spokojnym odcinku rozwojowym idziemy teraz, szanowni państwo, na wojnę. Kilka jednostek, kilka armii przezbroję, kilka innych zostawię. Mimo tego, że wydaje się, że mam dużo złota, to nie aż tyle, by wszystko przezbroić. Wszystko, czym dysponuję. Najpotężniejszą produkcję z moich miast ma Napata i tam będziemy robili tę naukowość. Ale to musimy odczekać 7 turek. Natomiast tutaj mamy też kuszników jeszcze. Alabardy są niegłupie, 47. Ten ma 51. Ta piechota liniowa w ogóle pokazuje, że ma siły też 47. Dobra, tutaj znajdźmy te. To są oni. Okej. I piechota liniowa 47. To jest dziwne. I on teraz ma 53, ale on miał awans, a ten będziesz miał ile? 52. Co oni tam pokazują? 47, tu 52. No jak tu się połapać w tym? Dobra, w każdym razie przezbrojmy to i to. Przezbrójmy. To na razie zostawimy. Bo to jest niezłe. Tu. Czy tych arkebuzerów chcemy ruszać? Kurczę, wypadałoby. Chociaż czekajcie, zobaczmy, czy mnie na to wszystko starczy. No, arkebuzerów też by wypadało przezbroić. Szczególnie tych tutaj, którzy uderzą na Suzę. Tu. No i tutaj też nie będę kombinował. Skoro tamto lepsze, to bierzemy te trzy jednostki. Okej. No i teraz pytanie. Czy tutaj różowy coś może wykombinować? Czy to my musimy przezbroić? Tak, na wszelki wypadek. Akurat by starczyło. Tu są te halabardy. No, dwie takie armie mogę zostawić. Halabardy i muszkiety. To jest niezłe. To od biedy ujdzie jeszcze. To jest niezłe. To od biedy ujdzie. To jest dobre. To jest dobre. A to kiedy indziej. Tylko 408. Złoto też by. Ale czekajcie, złoto to ja zarobię na zdobyczach. No to liczę. Nie, dobra, to nie tak. To zostawiamy. A tu. Tu, tym czym uderzamy. To jest dobre. Tymi uderzamy. I to jest dobre. Tymi się bronimy czy uderzamy? Można by tu podejść. Tu byśmy uderzali. Czyli tym i tym byśmy uderzali. To byśmy zostawili do obrony. Na razie. Czyli to bym chciał przezbroić. Albo to. O kurde, ciężkie dylematy. Czy on tu może mnie zaatakować? Bo ja tu jego mogę zaatakować, ale czy on mnie może zaatakować? Dobra, to przezbroimy. W takim układzie. Na komplet. No i zostawmy na razie. Dobra, czyli wszystko zakolejkowane. Poczekamy na tę epokę jeszcze. Tylko można by się ustawić już ewentualnie. Byśmy takim szybkim atakiem tu podeszli. Jak zaatakuję tych tu, no idę po całe miasto i o to chodzi. Tylko tu jest no wyżyna. Tędy.
O, jakbym... Ujojoj, ale tam już nie. Ale tędy mi się podoba. Akurat dwie turki. To bym dał. No to bym dał. Chodź. Aha, bo tutaj blokujesz. No dobra. To ty tu. I tym byśmy podeszli... ja pierdziule, jakie klify, jakie wertepy. Ale jakoś tak tędy. Dobra, czyli... Ajajajajaj. Nie, jeszcze nie. Czyli na razie tu. I tu, o. I top też przestawmy. No właśnie, bo długo trwa. A chcemy tu podejść. Tu, a tym ewentualnie będziemy chcieli podejść tu. Czyli idź, panie kolego, tu. Dobra. I to zostawiamy, żeby bronili w razie czego przybytku naszego. Dobra, pamiętajcie. Za ojczyznę. Zaatakowali mnie? Nie, myślałem. No jakby mnie zaatakowali, to nie miałbym absolutnie nic przeciwko. Nie weszła ta gwiazdka jeszcze. Szkoda. Szkoda. Czy to ma znaczenie, w jakiej epoce ja tę wojnę wypowiem? Ja tu jednostek nie widzę. To jest dobre, że oni się tam biją z tymi brązowymi. Szybko susę wziąć. Kurczę. Pozamiatane. Dobra, czyli tak. Atakowalibyśmy tym. 889. O, nie wzięło mi tamtych. To niedobre. Tych mi nie wzięło. Dobra, tak zróbmy. Ja tam mam... Zresztą trzeba pokazać. Ja mam 100, a on ma 50. I to jest... To jest super. To liczy wszystko, ale byśmy atakowali tędy. Czyli fatalnie. Tu jest troszkę lepiej, ale w tym momencie tego nie widzę. Nie no, trzeba tutaj skupić siły. Tu nie wejdę. Dobra, najpierw wejdźmy na to pole, wypowiedzmy mu tę wojnę. Wejdźmy też... Nie wejdę tu jednak. Dobra, chodź. O, to jest klip. Tu zostaniemy. Nie chcę włazić na te... O, tu jakbym se wszedł. A też się nie da. On se tędy, kurde, będzie łaził. Skubany. Dobra, czy gra bierze wszystko? Może znów na automacie to zrobić. Taki teren trochę niefortunny. 1205... 1205 1205 A tu mamy dobre jednostki, najlepszy teren do atakowania. Wszystko jest w zasięgu. Dobra, zaatakujmy. Dobra, zaatakuj. O, potyczka. I nasz przeciwnik. Dobra, są tylko ci. Nie będę się z nimi pierdzielił w takim terenie. Natychmiastowe rozwiązanie. Okej. No właśnie, na to liczyłem. Tak właśnie to miało wyglądać. Nawet się nie poraniłem jakoś strasznie. Tylko ci krzyżacy troszeczkę. Dobra. Potwierdź. I on te susę będzie chciał odbić. Gnojek jeden. To są dwa różne miasta tutaj niestety. Ale tu teraz będzie trzeba wejść. Czy ja będę ponawiał tę bitwę? Być może, cholera. Być może. Dobra, zobaczmy, jak to będzie wyglądało. No nie najlepiej. Pytanie, czy podchodzimy, kurczę, tędy?
Czy podchodzimy tędy? Czy którędy? Tędy czy którędy? Jak z tą wieżą Eiffla będzie? To jest też dobre pytanie. Czyli konikami warto by było to splądrować i do czegoś dołączyć. Tylko czy jak ja to dołączę do Teby, to mi ta wieża Eiffla będzie działać? Ja bym najchętniej do Teby to dołączył. Nie wiem, czy ja te susę zachowam. Nie no, chyba zachowam. Boże, jak to wygląda. Takie wielkie. To ten obszar byłby już taki fajny. Susa. To do Harapy. No nie wiem, do jasnej, ciasnej Anieli. To jest jeden ludek. Mógłbym to splądrować i przyłączyć to. Tylko, że tutaj tyle stabilności będzie, że to się w głowie nie mieści. Co tu jest w ogóle? No jakie normalnie? Ja pierdziule, nie wiem co zrobić. Ta Harapa jest taka poharatana. Jakby z tego zrobić takie fajne miasto, to by było, kurde, nawet to niezłe. No ale to nie takie hop-siup. Chyba, że zrobić z tej Harapy postar... Ale to jest ładnie połączone. No nie wiem, jak ta wieża Eiffla się zachowa do jasnej, ciasnej Anieli. Przejmiemy ten posterunek i zobaczymy. Dobra, stabilność stóweczka. Żarełko. No jakoś rośnie. 26. Ja to chcę połączyć, jak już mówiłem. Tego Seowonu już nie mogę. Seowonu. Osada, to tam kiedyś zrobię też pewnie. Dobra, rozwijajmy 347, 26. Dobra, zróbmy to tutaj. Spokoloko. Tego pana dopadniemy, tylko pytanie, gdzie my go chcemy dopaść? Dobra, idź tu, spróbuję tam podejść, bo nie mam lepszego pomysłu w gruncie rzeczy. Może i tędy zaatakuje. Nie wykluczam tego, dobra. To na pierwszy ogień, bo trochę lepsze, to na drugi ogień, bo trochę gorsze, chociaż... Te dwie najlepsze jednostki przezbroję. Okej. Tak ma być. Oj, widzicie już ile złota zarabiam. O to mi właśnie chodziło. Wiedziałem, że Susa zrobi mi dobrze. I zrobiła. Co on? Pokój. O, teraz ten pacyfisto będzie. Ale jajka. Odmów. No ciekawe. Ta wieża autentycznie mnie... Niezmiernie ciekawi, dokąd prowadzisz ludzkość? Na wojnę. Czekajcie. A, wkracza w ostatnią epokę, dobra, trzeba go zabić. O kurka, mordę jeża, i zdobyłem tę gwiazdkę estety, to moglibyśmy przejść do nowej epoki. Już sobie chyba odpuszczę tego rolnika. O. To okej. Nie jest dużo. Tu za dwie. Tu w ogóle nie rośnie. Tu za trzy. Tu za jeden. Tu za jeden. Tu za jeden. Tu za trzy. Kurka! Mordę jeża. Tylko to... Ile ja to będę robił? Dobra, nie będę sadził tego lasu. Ile ja to będę robił? Na to też już nie wyczekam chyba. Ile mi to da tych punkciorków, ta sława? Tutaj kliknijmy, zobaczmy. Zamknijmy to i rolnik. Rolnik to właśnie wziąłem. Kolejnego już nie dam rady. No, to już też sobie darujemy, bo już nie ma co czekać. To jest rolnik. Nie no, 240 drogą nie chodzi. Ale chyba dwóch mi zabraknie. Bym musiał czekać na kolejnych dwóch. Dobra, szanowni państwo, idziemy. Zróbmy to. Jeszcze tego nie robiłem nigdy. Hańba. Nie, czemu? Spisek czarownic i to drugi. Część druga, niedobrze. Drukarnia, niech się robi.
Wy tutaj, kurde, dawajcie mi te. Bo to na pewno trzeba będzie przyłączyć. Bo to połączymy w jedno, tylko o tej harapie ciągle myślę. Bo ona taka autentycznie poharatana. No chyba, że jednak to dołączę do harapy. Skoro susę miałbym zachować. Nie no, bo to jest tyle tutaj rzeczy, że to będzie masakra z tą susą przecież. W Australię poszedł, okej. Dobra, niech ma, niech ma. Niech się cieszy. Dobra, trzeba tu wejść. Tędy. Tak, tędy. Ty podążasz za kolegą. Przez tę rzekę cholerną? I tak ją będę musiał minąć. Dobra, to tędy. Ty! Dobra, zielony. Zielony kończy tutaj swój żywot, ale on jeszcze jednostki może mieć. Dobra, trzymajmy to w mieście, ale tutaj. On jest zdrowy w ogóle? No zdrowy. A ty, panie kolego, ty masz mi to ogarnąć. Przyjacielu. Dobra. Tak ma to właśnie wyglądać. Tutaj, tu już się będziemy chyba bili. Haubica. Że teren do bicia nie jest fajny. To jeszcze nie mój obszar. Czy ty mnie puścisz tutaj? Puścisz. Bo to mój sojusznik, mimo tego, że ostatnio mnie tu potępiał gnojek jeden. Czy ja chcę włazić na ten klif? Nie. Tu zostajemy. Tu zostajemy i czekamy, blokujemy ten rewir. Chociaż oni się biją, to on i tak będzie mógł przejść, zielony, jakby się uparł. Dobra, nowa epoka. Choć stara kultura. Ładnie. Zawsze na pauzę czekam i klikam escape. Ojejku, jak się rozłazi. Kombinowałem z ustawieniami gry przez to, że właśnie tak fatalnie działał ten program do nagrywania dźwięku Audacity. No ładnie, ładnie, ładnie. Bardzo ładnie. Harapa. Pracownia wynalazcy. No też nam to wszystko będzie potrzebne. Gwiazdka budowniczego. Osmoza, zobaczmy. No, premia do nauki to bierzemy. 15. Mało, ale zawsze coś. No i tu już nam będzie rosło szybciutko. Tylko, że... dobra. Albo zobaczmy, bo tu ja patrzyłem sobie. Dużo jeszcze jest. Tu jeszcze można zarobić na tym. Sympozjum 55. Broń jądrowa 5. To nie jest tak dużo. Tu jest okrąg świat 165. 100% mapy 165. Kurczę, mordę jeża. Żeście sobie... Ten ma 15,1. Ano. On rośnie w siłę. Jak ja go mam całkiem zniszczyć, jak on na tej wyspie siedzi? Jeszcze pierdzielony pewnie to pozgarnia. Te koni, kono tutaj. Idziesz plądrować, przyjacielu. Tu. Aj, tylko że tu. Tak, ale tak, tu idziesz plądrować. A wy chłopaki chyba sobie możecie już odpuścić tutaj. Co to jest? Centrum. To tu idziemy. Dobra, druga armia idzie od południa. Tym, co jest? Tak, tym, co jest. Dobra, dwójeczka tutaj. Tu idą i tam idą. O, 15-1, kurczę. Ale gonie. No już nie jest drugie tyle. Ale i tak jest źle. I tak jest źle. To już bym zaatakował. Tu mamy klify, może tędy. No ten musiał złazić teraz z tego klifu. Ale jakby się tu ustawić. No tutaj też są klify. Znów na automacie byłoby najlepiej. Ciekawe, czy mi gra zaliczy widok. W tym momencie... Nie.
Dobra, ustawmy to tu. Tymi na spokojnie sobie podchodźmy tędy. Wy tu chłopaki zostajecie. Wychodzi na to, że trzeba i tych wysłać. Chociaż trochę się obawiam. Boże, fatalne rozstawienie, jak ja nie lubię w takich wertepach, dlatego na automacie to robię. Bo wojować tutaj bez automatu, w czymś takim, w takiej dolinie, to jest miazga. Tu by ten obszar wyglądał o ciupinkę tylko lepiej. Chyba, żeby już na automacie. Kurde. Co? A jest, jako wsparcie. Pospolite ruszenie. 40 siły, dużo tego. Dużo tego. Ha, zero jednostek. Cudownie, o to chodzi. O to chodzi. Trzeba dobrze kombinować, jeśli chodzi właśnie o te bitwy automatyczne a ręczne. W obronie zdecydowanie lepsze są ręczne, ale w ataku warto często brać te automatyczne. Na tym środkowym etapie gry, czyli na tym. Potem jak już właśnie ja sam miałbym bombardy i mógłbym napierdzielać jak tam wlezie, to już bym to brał. W sensie robiłbym już ręczne. Ale teraz właśnie, gdzie tutaj jest dużo kombinowania i taki teren, no to lepiej robić to. No tak jak to zrobiłem. Co zresztą widać wyraźnie. No i teraz tak, to będę chciał jedno z drugim połączyć na pewno, albo do harapy dać. Ale nie, też nie, harapa za daleko. Więc zrobimy z tego, no dobra, będzie ta susa. Ten obszar może jakoś do kogoś połączę kiedyś, harapa. No Jezu, co z tym zrobić? To jest masakra jakaś. Jak mi to będzie działało? Za chwilę zobaczymy, jak ja to splądruję też. Ciekawe, co Gierka na to powie. To jest arcyciekawe. Dobra, mamy piechotę liniową. Tutaj mamy partyzantów. Limit miast. O, dobre. Tam jest ropa, jak widzimy. Tu mamy też sympozjum. Punkty by było. Ale to jest drogie, to sympozjum. Od 5 daje. Czy to kiedyś nie działało o wiele lepiej? Jakieś dziwne. Dla badawcza minus 20. Dobre, ale tutaj chyba tego potrzebujemy, gdyby mnie zaatakował jakiś zły sorą. A potem kolej i dalej. Na razie podbijamy. Pewnie też za chwilę na kogoś kolejnego uderzymy. Taka prawda. Ile ty będziesz to plądrował? Dwie tury jeszcze, dobra. To mi dużo wyjaśni. Cztery tury. Naukowość. O, akurat się zrobi. Świetnie. Fantastycznie. No nie, no wszystko wzięły. Dziady jedne, no. No ciekawe, czy ja to będę mógł dobudować, czy nie będę mógł. Powinienem móc, albo, no nie wiem, nie byłem w takiej sytuacji, nie jestem pewien kompletnie. Można już zakończyć tę wojnę. Dobra, nie przeżywajcie. Dopiero zacząłem. Już ma zero. Ciekawe, co mi da w ramach tej kapitulacji, bo ja tutaj jeszcze mam pewne plany, jak widzimy. Może Gierka, błagam cię. No, dziękuję. A, tędy najfajniej rzeczywiście. Zaraz pomyślimy. Spokojnie jak na wojnie. To na pewno trzeba splądrować.
Albo Susę lepiej splądrować może, bo tu jeden ludek został. A tu jest 9. Zresztą nie ma znaczenia, które to będzie centrum, bo to jedna aglomeracja jest taka wielka. To ma 70, to 50. Ojejku, najlepiej by było, jakbym to wchłonął oczywiście. Jedno w drugie. Tylko że koszt tego to będzie przecież jakiś gigantyczny. Odwalcie się mi z tym. Będą te bunty szalone. Zwycięstwo jest blisko, okej. Okay. Kolejna osmoza, nie, to jest ta osmoza, to już wiemy. Giereczko kochana, już wiemy. No i teby. Tutaj za chwilę też mnie to ciekawi. Nie no, trzeba poplądrować, musimy wytrzymać tę jeszcze jedną turę tej wojny. Poplądrować, bo za chwilę będzie mi tu przerywał to plądrowanie. W ramach traktatu pokojowego. Bezczynne miasta, dobra, Harappa. Stówka rozwija się jako tako przyzwoicie. Zobaczmy dzielnie tutaj. Ładna rzeka na razie, którą bym wolał. Bo to mi w tym. A to mi tylko tę stabilność daje. Przecież na tym etapie. To nie, to tutaj spokojnie. Stąd już mnie nie zaatakują. 12 nauki, 39. Dobra, to bierzemy absolutnie. Plus 5 stabilności. Darujemy se na razie. Złota jest dużo. Żarcia więcej bym chciał. Ale może żarcie lepiej zrobić tym. 20. A rolnicza dałaby mi 46 tutaj. Ale tu akurat mają być te naukowe jeszcze. Wszystko ma być naukowe. By ładna przemysłowa była. Te naukowe, te rolnicze można by tu, ale widzimy, że dużo tracimy. I to nie jest fajna wiadomość. To sobie byśmy darowali. Chyba, żeby tędy się połączyć minus 3. Tu ewentualnie 3 takie zrobić. Albo... Nie, tu niezbyt. 46. Dobra, jedną taką gargantuiczną możemy mieć. Tylko potem te rzeki zabuduje i to przepadnie. Ale co ludzi nazbieram, to moje. No dobra, możemy tak zrobić. Teby. Też brakuje ludzików. Ciągle brakuje ludzików. 2 żywności, 24. Dobra, weźmy to szybciutko. 4... 9, 22. O! Dobra, bierzemy. I akademia, tylko jaka tu jest marna ta produkcja. Dobra, jeszcze zobaczymy, wrócimy do tego. A już się udało, tak? Nie, jeszcze jedna tura, ja pierdziule. Tak się niecierpliwie. Pozyskiwanie materiałów. Pokaż szczegóły. Nastroje wojenne. Na relacje. O! Bo to w złym kierunku. Kto byśmy poszli? Ale to też w swoim czasie. Dobra, spokojnie. Za co te gwiazdki tu zgarniemy? Militarysty. O, no to jeszcze trzeba ubić. 6 jednostek jakiś gdzieś. Coś. Ktoś chce się bić? Wyłączmy to, bo teraz nic nie widzę. Potem będziemy to Kumbisale walili. I Babilon. Tak obstawiam. O kurde, jakby się... Aha, bo ja patrzcie, przerwało sojusz ich wasalstwo. Przerwało ten sojusz ze względu... Nie. To ciekawie to wygląda, bo... Sorrow był wasalem Teda, a ja miałem sojusz z Tedem. Sorrowem chciałem się bić, a wyszło na to, że po tym zerwanym wasalstwie jestem sojusznikiem z Sorrowem różowym. No takie pokręcone to, ale to tak działa i to jest dobre, bo ja bym teraz... Bo kto jest najpotężniejszy po zielonym? No brązowy, to byśmy poszli na brązowego.
Zdecydowanie. Gdzie Paxis sobie żyje? No bo jakoś niby żyje jeszcze. To jest jego? Nie. To czarnego w ogóle nie widać, ale to chyba jest okupowane jeszcze i dlatego. No ciekawe, niezły bajzel tu się porobił. O, do Parse też chciałem przyłączać te terytoria przecież. No, ale będzie spadało, co trzeba będzie stabilność ogarnąć i dopiero. I dopiero, szanowni państwo. 4 wpływy, tu będzie, ale tylko 5 stabilności, to jest garnizon, to niekoniecznie. To nową dzielnicę będzie trzeba robić jednak. 5 nauki, 66, no to mi są potrzebne te rzeczy. Do 96 tylko zejdzie, to się tam nie musimy na razie przejmować. Tu dyszka, tu 7, ale to już mi tutaj problemy stworzy. Dobra, gdzieś takie fajne. Dyszka? Dyszka jest ok. Dyszka jest ok, możemy to tutaj wziąć. Tylko musimy to zrobić tak, żeby nie spadała ta stabilność. I tutaj ogarniemy. Dobra, czy tutaj chcę już przyłączać? Nie, zbuduję te dzielnice do końca. Tam to chyba te... Tylko że 13 to jest mało. Jak ja tutaj zrobię zwykłą dzielnię, tylko że teraz to już nie dzielnie, teraz to już lecimy w to. 84, 43, 20. Czyli to, to i to. Ile mam złota? Bym kupił, kurde. Ale trochę mało mam. Jednostki trzeba przezbroić, bo tutaj trzeba napierdolić. Jezu, 220 tura. Nie no, boję się, że... No czekajcie, bo tu by można było sobie zająć terytorium. Come on, co tu się podziało? Dobra, czekacie, bo już nigdzie nam się kompletnie nie śpieszy tymi jednostkami. One swoje zrobiły. Plądrowanie udanej. To jest absolutna rewelacja. Ja bym teraz tutaj z powrotem założył ten posterunek. O, tylko czy aby na pewno tu? Tu jest ten płaskowyż i to jest dobre, ale tu się raczej, tu się prędzej połączę z tym wszystkim. A tu niekoniecznie. 5-10. 7-12. Tu jest albo tu. Ale tutaj tak, kurde. To bym chciał do tych teb dać. 7-12. Najbardziej tylko mnie ta wieża Eiffla ciekawi. O, na tym mi zależy, to chcę zrobić. Dobra, idźmy tu, załóżmy. To chcę, szanowni państwo, zrobić. Można sobie las posadzić gdzieś. Tak dla beki. Tu jest... A, tu nie mogę. Tu mogę? Poważnie? Niech sobie będzie. Okej, okay, i teraz kurde, pytanie za milion punktów. Czy jak ja to przyłączę do tego, to będę mógł robić wreszcie te wieże Eiffla? I odpowiedzmy sobie na to pytanie. Jest pod okupacją. No już niby nie jest tu nic pod okupacją. Czyli to będzie musiało być do harapy, to będę musiał to... Nie wiem... Kombinować w taki dziwny sposób? O co chodzi? No właśnie, jakby tutaj było normalnie napisane, o co chodzi. No nie jest pod okupacją przecież.
pierdziule. No dobra, trudno. Jak wiecie, to oczywiście napiszcie. Te opisy tutaj, te adnotacje są takie nieczytelne, jak ten brak ścieżki. Do dzisiaj nie mogę. Już mnie ten brak ścieżki kilkukrotnie zmylił. Niestety. Tutaj... Dobra, na razie idźmy dalej. Po prostu zmierzajmy dalej. 8 koła. Czy tutaj mi oni zagrożą jakkolwiek? Nie chce mi się iść na ten, bo oni się tu bawią i to jest też dobre. Ale jakbym to poplądrował, to nie miałbym nic przeciwko. No niech się biją, tylko kurczę, oni mnie zaatakują. O, wow. Brązowego, jakby tak szybko dopaść. Z tego obszaru zaatakować Babilon jedną armią. A z tego obszaru Kumbisale drugą armią. Szybko zająć. Tylko tu mi będzie liczyło tę flotę. To też można na automacie próbować. No nie mam zamiaru floty robić. Muszę jakoś to ogarnąć bez floty. Flagi mogę przejmować. Tylko ciekawe, czy jak ja zerwę sojusz z brązowymi, to się różowy pogniewa, bo ten sojusz był zawarty z tamtymi. No nie powinno chyba tak to działać, prawda? Ja to w ogóle do niego zagadywałem o te umowy naukowe, ale on się nie godził na to kompletnie. Ale może z tym przyjacielem uda się to zrobić? Nie, nie możemy. Aha, żądania jakieś tutaj. O, panie. Moje żądania, wycofaj. Dobra, a roszczenia też? Liczysz? Czy nie liczysz? O, dobrze. Zaproponuj. Aż tych nojku jeden. A i teraz ten sojusz poszedł z dymem. To jakieś błędy. O, to może jednak bijemy Sorowa Różowego. Myślałem, że ten sojusz jest prawdziwy, a on był chyba udawany. No ciągle jestem niedaleko. Dobra, z uwagi na to, że troszeczkę niebezpiecznie się zrobiło i ten sojusz już nie działa, to bierzemy to i przezbrajamy. Czyli tak, różowego jednak będzie trzeba bić, z tego wychodzi. Tylko, że on ma pełną armię tutaj. To jest masakra jakaś. Okupowane. No tak, dlatego żyje Paxis, bo okupowane ma terytoria. No, trzeba by się zająć tutaj zielonym do końca, kurczę, i moglibyśmy bawić się... No nie wiem, z różowym... O, 10, a przyspieszył pierdzielony. Nie no, nie mówcie, że to nie jest ciekawa partia. Jest cholera ciekawa. Ale będę kombinował. I nie wiem jeszcze, co wykombinuję. Na razie zielonego. Nie wiem, czy do końca też nawet. Czy go zostawimy tutaj. Masakra, tyle dzisiaj. Trzymajcie się, pozdrawiam. I na razie, ho.